Wiele osób męczą się sami ze sobą, nie wiedząc, co zrobić ze swoim własnym życiem, w jakim kierunku iść i co w ogóle tutaj należy robić w tym życiu. Ja myślę, że to dotyczy w pewnym sensie każdego człowieka. Nie tylko jakiejś tam części ludzi, ale wszystkich nas, włączając w to mnie samego. Wiecie, my jako ludzie musimy w pewien sposób blefować i spekulować naszą własną rzeczywistość. Musimy utrzymywać pewnego rodzaju pozory i po prostu odgrywać swoje własne role. Robić to, co powinniśmy zrobić, jak to powinniśmy robić, zaspokajać nasze podstawowe potrzeby, zaakceptować system ekonomiczny, religię i w ogóle wszystko to, co jest dostępne. I na pewnym poziomie lepiej jest to po prostu zrobić, czyli lepiej jest po prostu wszystko zaakceptować i nie walczyć, bo ciągła walka ze wszystkim tym, co jest, nie dość, że nas nie uszczęśliwia, to jeszcze powoduje ogromną ilość oporu, paranoi i wzmacnia w nas poczucie izolacji od świata, od społeczeństwa, od ludzi wokół. I dzisiaj nie dość, że mamy taką pewnego rodzaju paranoję na punkcie braku zaufania, ludzie sobie po prostu nie ufają. Mamy również epidemię samotności, ludzie są strasznie wyizolowani i samotni. To mamy również ogromne poczucie niepokoju względem tego, co powinniśmy robić w życiu, jak powinno wyglądać to życie i jak poukładać to życie. Jest to wynikiem tego, że mamy dzisiaj taką ilość wiedzy, informacji, wzorców, dostępnych wzorców, że po prostu jesteśmy mega tym wszystkim przytłoczeni. I ja muszę wam powiedzieć, że ja sam również czuję się tym wszystkim mega przytłoczony. Czuję się przytłoczony internetem, social media. Wiecie, ja kiedyś przestałem oglądać telewizję i przeniosłem się do internetu, bo uważałem, że internet jest lepszym środkiem informacji od telewizji. No ale bądź co bądź stało się tak, że ogromna dostępność wiedzy oraz informacji oraz łatwość w tworzeniu dzisiaj, tak? Dzisiaj jest bardzo mega super łatwo tworzyć. I no to wszystko doprowadziło do tego, że mamy taki ogromny przesyt informacyjny i tego wszystkiego. I wiecie, to ma swoje plusy i minusy. Plusy są tego takie, że każdy może stać się twórcą, każdy może uzewnętrznić swój artystyczny geniusz i po prostu pokazać światu piękno i wiecie, niewielkim kosztem po prostu stworzyć coś cudownego i to jest super i to jest mega, to jest genialne, wiecie, że możemy się łączyć, w ogóle wymieniać pasjami, informacjami, talentami i to samo tyczy się w ogóle naszego codziennego życia, wiecie, mamy internet, dostęp do prądu, cywilizację rozwiniętą na każdym kroku, supermarket, gdziekolwiek byśmy nie poszli, to mamy wszystkiego pod dostatkiem. Żyjemy po prostu w luksusie, naprawdę, nam się wydaje, że nie wiem, jest bieda, to czy tamto, ale my żyjemy dzisiaj w luksusie. Zresztą wystarczy porozmawiać z rodzicami, żeby opowiedzieli o czasach komunistycznych, tak? Może część z was żyło w tych czasach, to doskonale wiecie. Ja tutaj jedyne czym dysponuję to tylko przekazem ustnym od innych ludzi. I wiecie, przesyt tego wszystkiego sprawia, że ludzie zaczynają czuć się strasznie zdezorientowani, bo ja pamiętam, kiedyś był taki eksperyment chyba ze szczurami w klatce, czy w jakiejś tam przestrzeni i te szczury się namnażały i im więcej tych szczurów było w tej przestrzeni zamkniętej, tym bardziej one świrowały i potem zaczęły walczyć ze sobą, zaczęły się zagryzać. I podobnie jest z nami ludźmi. Gdy na jakimś terenie, na jakiejś przestrzeni jest nas za dużo, dochodzi do przeludnienia, zaczynamy odczuwać niepokój, zaczynamy czuć się troszeczkę zdezorientowani. Wiecie, to szczególnie widać, jak na przykład jesteście w jakimś otoczeniu ludzi i nagle ktoś zaczyna się z czymś spieszyć. I widzicie, że ktoś zaczyna coś robić szybko, albo agresywnie, albo staje się w pewien sposób taki odbiegający od reszty i to sprawia, że inni ludzie wokół tej osoby też zaczynają to odczuwać. Zaczynają odczuwać pewnego rodzaju niepokój albo poczucie, że oni też powinni coś ze sobą zrobić. I wiecie, to może działać inspirująco na kogoś, kto siedzi cały czas w jednym miejscu, ale może również działać deprymująco i wywoływać właśnie pewnego rodzaju niepokój. I ja myślę, że ze względu na tryb naszego społeczeństwa oraz, wiecie, programowanie kulturowe, szkolne, rodzinne, wszyscy ludzie na ziemi żyją w takim poczuciu, że każdy chce być ważny, każdy chce mieć znaczenie, każdy chce mieć uznanie, uwagę innych ludzi, każdy chce być szanowany, każdy chce być wielki, każdy chce być wspaniały, każdy chce być kochany, każdy chce być cudowny, widziany w dobrym świetle, każdy chce robić coś wartościowego, chce być ważny dla innych ludzi, chce mieć wpływ na świat, chce być po prostu dobry. I ja wierzę, że wszyscy ludzie mają w swoich sercach dobro i nawet jak mi się czasami zdarzy zwątpić w ludzi, bo coś się wydarzy niemiłego, niefajnego, coś co mnie zrani i później potrzebuję wyleczyć siebie, nie wiem, z jakiegoś poczucia niepokoju właśnie związanego z tym, że ktoś w pewien sposób zachował się wobec mnie nie fair, to i tak wierzę w ludzi. Bez względu na wszystko i tak wierzę zawsze w ludzi. I wiecie, ja kiedyś trafiłem na taką ideę w książce Richarda Rohla, Tożsamość mężczyzny. Richard napisał tam: jesteś mniej ważny niż ci się wydaje. I troszeczkę mnie to zszokowało, bo ja gdzieś tam szukałem tego poczucia ważności. Chciałem udowadniać wszystkim, że mam rację, że jestem wielki, że to, że tamto. Przez całe swoje życie, albo nawet przez większość tego życia. I po przeczytaniu tego cytatu poczułem głęboki spokój i głęboką ulgę. Wiecie, można byłoby powiedzieć: ej, dobra, to jest takie poniżanie siebie, że myślisz, że jesteś mniej ważny niż ci się wydaje, że teraz wkręcasz sobie niskie poczucie ważności. Ale dla mnie to zadziałało tak jak taka ulga, bo w końcu poczułem, że hej, jestem mniej ważny niż mi się wydaje. To w sumie teraz nie muszę czuć takiej presji, nie muszę się na siłę starać, nie muszę się starać zmieniać siebie, zmieniać świata, zadowalać siebie, wszystkich ludzi dookoła siebie. Wiecie, nie mam tutaj na myśli takiego negatywu, mam tutaj bardziej na myśli taką presję, tak, że nie muszę dawać sobie takiej presji na cokolwiek. Owszem, mogę robić to, co lubię, mogę być życzliwy dla innych ludzi, ale nie potrzebuję takiej presji, no bo w sumie po co? Po co mi to? Nie jestem w sumie aż taki ważny i nie chcę być super aż taki ważny i chcę być po prostu sobą, chcę być okej, chcę być szczęśliwy, chcę pozwolić sobie na to, aby być szczęśliwym człowiekiem. I to mi bardzo pomogło. Bardzo mi pomogło podłączyć się do swojego własnego bycia i po prostu być. Przestać tak w kółko analizować siebie i świat dookoła, ciągle zastanawiać się, czy jestem wystarczająco dobry, czy muszę zrobić to tak, czy siak. Wiecie, ten perfekcjonizm też jest dzisiaj strasznie wryty nam w głowę ze względu na to, że no jest tego coraz więcej w naszym życiu wszystkiego, tak? I twórczości, i przedmiotów materialnych, i tego, i tamtego. No i dzisiaj, żeby coś znaczyć w cudzysłowiu, no musisz po prostu dać siebie wszystko i być idealny, no bo jak nie jesteś idealny, no to praktycznie znaczysz nic, no bo znikniesz wśród konkurencji, która ci po prostu zje. I to tyczy się praktycznie wszystkiego, każdego jednego pola w naszym życiu i obszaru, w jakim się poruszamy. I to jest właśnie ten plus internetu, tak, że mamy dostęp do wszystkiego, ale minusem jest to, że ta różnorodność po prostu wszystkich przytłacza i teraz no coraz trudniej jest pokazać tą swoją własną unikatowość. To są oczywiście moje własne przemyślenia, myślę, że można byłoby z innego punktu widzenia zobaczyć całkowicie coś innego, ale jeżeli jesteście w takim miejscu w życiu, gdzie wydaje wam się, że nie wiecie, dokąd zmierzacie, nie wiecie, co macie zrobić ze swoim życiem, czujecie, że musicie ciągle udowadniać swoją własną wartość, czujecie, że nic nie znaczycie na tym świecie albo wasze życie jest takie beznadziejne, Odnajdźcie szczęście w tym poczuciu tego jestestwa, w którym jesteście już teraz i zaakceptujcie to, że jesteście mniej ważni niż wam się wydaje na co dzień i zróbcie tak, żeby było wam z tym ok. Naprawdę. Taka doza dystansu do siebie i do świata może was po prostu uwolnić od wszelkiego typu pogmatwania i poczucia pomieszania. Szczególnie jeżeli jesteście takimi osobami jak ja, czyli chcecie, żeby świat był idealny, żeby wszystkim było dobrze i po prostu. Jeżeli czujecie, że chcecie dać z siebie wszystko, dajcie z siebie wszystko na tyle, na ile potraficie, a resztę po prostu zostawcie Bogu w opiece, niech się tym wszystkim zajmie. Kocham was, moje mysie pysie. Trzymajcie się cieplutko, dajcie dla mnie łapkę w górę, zostawcie pozytywny komentarz, zostawcie swoje przemyślunki. Do zobaczyska następnym razem. Miłego, elo, buźka.